Moi drodzy, mamy to. Tworzymy wydanie specjalne poświęcone serii Gothic. Preordery standardowo możecie składać na sklep cdaction.pl, a teraz zapraszam do odcinka. No tragedia, co tu zrobić? Na świecie już się kolejny rok z nas śmieją, że nie umiemy robić ciekawych, otwartych światów, że wszystkie klepiemy na jedno kopyto. Sprzedaż spada, zaufanie spada, no ale... Co my mamy na to poradzić? Przecież znajdźki w co najmniej trzech rodzajach to kwintesencja wybitnych gier wideo. Jak to tak w gry bez setek rzeczy do zebrania robić? Dlatego te sandboxy i otwarte światy ciągle klepiemy. Przecież żadna formuła się do tego lepiej nie nadaje, chyba że... Zaraz. Metroidvania? No tak! Chciałem się jakoś tak na siłę pośmiać, że Ubisoft nie byłby Ubisoftem, jakby nie próbował doUbisoftowywać każdego gatunku gier, w którym tworzy, ale prawda jest taka, że Prince of Persia The Lost Crown jest naprawdę dobrą, wciągającą produkcją. I tak, mimo tego miliona pierdół do zebrania po drodze. Bo jakby nie patrzeć, eksploracja, zaglądanie pod każdy kamień, sekrety i poukrywane znajdźki to kwintesencja Metroidvanii, czyli mocno zręcznościowych platformerów, w których prócz skakania po poziomach, bicia mobków czy bossów, silnie obecny jest tak zwany backtracking, czyli konieczność odwiedzenia ponownie tych samych lokacji, by pchnąć progres do przodu. I głównie dlatego, że wcześniejsze pełne wyczyszczenie miejscówki było niemożliwe, bo główny bohater był na to za głupi. Czytaj, nie miał zdobytej później odpowiedniej umiejętności. No a żeby definicji stało się zadość, to nazwa pochodzi od serii Metroid oraz Castlevania. Wszystko jasne? Zaczynamy. I'll do whatever it takes. The Lost Crown to pozycja o tyle zaskakująca, że jest naprawdę świetnym reprezentantem tego podgatunku. Przemyślanym, z ciekawymi, teoretycznie ułatwiającymi życie rozwiązaniami projektowymi, responsywnym, przyjemnym sterowaniem i platformowaniem, sprytnie przemyślanym progresem bohatera i dobrą, choć nie zaskakującą stylistyką, łączącą kreskówkowy sznyt ze scenami wziętymi rodem z anime, co mocno widać na przykład w finisherach lub podczas przerywników filmowych. Ale może po kolei. Jedną z największych kontrowersji był odświeżony wygląd głównego bohatera. Ten przypomina teraz trochę współczesnego rapera, któremu ktoś podarował na urodziny dwie szable i kazał zabijać. Kojarzy mi się trochę, nie wiem, z Feniksem z Valoranta? Tak czy siak, do nowej aparycji idzie się szybko przyzwyczaić, a samego chłopa polubić. Zresztą wszystko wskazuje na to, że nie jesteśmy księciem. Wcielamy się w Sargona, jednego z nieśmiertelnych, czyli takiej jakby elitarnej grupy uderzeniowej Persji, mającej za zadanie utrzymywać pokój w Imperium, co by wojen było jak najmniej, a ludziom żyło się dostatniej. W pewnym momencie zmuszeni jesteśmy wyruszyć na przygodę w celu odnalezienia tytułowego księcia, który zaginął w okolicach góry Kaf i to jest bardzo ciekawa sprawa, bo owa góra jest, wychodzi na to, przyczynkiem dziwnych anomalii związanych z czasem i przestrzenią. I nie powiem, fabuła nie jest może wybitna i powalająca na kolana, powinniśmy zadać sobie pytanie, czy potrzebujemy takowej w grze Action Adventure, ale za to odpowiednio angażująca, a przede wszystkim zaskakująca. Główny zwol nie jest czarno-biały, a do przodu pchają nas całkiem sensowne pobudki i całość jako tako ma sens. A przede wszystkim fajnie, że dalej wszystko kręci się wokół czasu. Trzeba przyznać, że twórcy całkiem sprytnie połączyli dziedzictwo serii Prince of Persia, czyli platformowe, side-scrollowe bieganie po labiryntach z korytarzy, z nowszymi odsłonami, które stawiały na akcję i manipulację czasem. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak dobrze zrealizowano tu rozwój bohatera. Od samego początku system walki jest już dość kompleksowy, oparty na kontrach, blokach, prostych kombosach, ślizgach, ciosach, które wykonujemy w powietrzu, czy takich, które oponentów na ziemię wybijają. Całą grę na upartego można by było przejść z tym podstawowym wachlarzem ruchów. Kolejne umiejętności, jakie nabywa Sargon, na przykład pokonując bossów, służą zarówno do platformowania oraz walki i rozbudowują ją po prostu o bardziej kreatywne i wygodne rozwiązania. Dasze, walka na dystans i tak dalej. Do tego dochodzą jeszcze specjalne moce Atry, czyli tutejszego odpowiednika many, które wyzwalamy, gdy celnymi atakami naładujemy poziom energii na maksa. Moce te często niszczą zwykłych wrogów na strzała podczas efektownej animacji, a bossów uszczuplają o pokaźny fragment paska zdrowia. Kolejne Atry zdobywamy, a jakże eksplorując i pokonując poukrywanych tu i ówdzie, że tak to ujmę,
specyficznych wrogów, ale bez spoilerów. Tym, co ma równie mocne jak nowe zdolności, wpływ na sposób walki są amulety. Nasz chłop se może na początku na szyi powiesić kilka, ale pod koniec gry nawet i kilkanaście. Znajdujemy je uważnie eksplorując lokacje, ale i wypadają z dodatkowych questów czy bossów. Amulety to coś w rodzaju modyfikatorów. Niektóre zwiększają nieznacznie nasze zdrowie, inne pozwalają wytworzyć spowalniającą kulę po udanym bloku, a jeszcze inne zwiększają nasze obrażenia w powietrzu i tak dalej. I trudno powiedzieć, bym miał swoje ulubione. Ustawienie amuletów warto zmieniać podług tego, co dzieje się w grze. Niektórzy bossowie na przykład wymagają od nas częstszej walki w powietrzu lub na dystans. Warto więc, gdy sobie nie radzimy, wymienić błyskotki na takie, które wspomagają dany sposób radzenia sobie z przeciwnościami. No i właśnie, najdziwniejsze jest to, że Prince of Persia The Lost Crown w ogóle się z nami nie cacka i jest dość trudną grą. Już od samego początku nowy Prince potrafi sprzedać parę solidnych kopów w jaje. Już na domyślnym poziomie trudności okienko na wykonanie perfekcyjnego bloku, który skutkuje super satysfakcjonującym finisherem, jest dość małe i specyficznie ustawione. To znaczy, mam wrażenie, że blokowanie przed padnięciem ciosu jest bardzo B, ale już po padnięciu jak najbardziej ok. Dziwny jest też rytm potyczek, bardzo nieregularny. Wrogowie często atakują w dziwnych momentach, dość trudnych do przewidzenia, a ich ataki dzielą się na takie, które możemy zablokować, jak i takie, po których mówi się światu adios. Nie, no proszę cię, no nie idź nigdzie, no chodźżeś. Żegnaj, adios. Przez to często ginie się tu w głupi sposób. No i samo platformowanie. No kurczę, ja akurat, nie chwaląc się, jestem dość dobry w skakaniu po ścianach, łączeniu różnych dostępnych umiejętności po to, by dostać się w jakieś ukryte miejsce, ale zdaję sobie sprawę, że osoby niewprawione w gatunku mogą po prostu się trochę męczyć. Szczególnie od drugiej połowy gry, gdzie sporo ścian usiane jest kolcami i trzeba wykonywać naprawdę precyzyjne manewry. Miejcie to na uwadze. Gdy powinie nam się noga, to odradzamy się przy takich specjalnych, że tak to ujmę, Dark Soulsowych drzewkach, przy których możemy wymienić umiejki, odnowić zdrowie i zasoby, czy uzupełnić estusy, w sensie fiolki odnawiające zdrowie. Plus wizyta przy korzeniach resetuje wszystkich wrogów, co jest spoko, bo można sobie pograindować walutę, za którą ulepszamy umiejętności w bazie lub kupujemy dodatkowe amulety w porozrzucanych tu i ówdzie sklepikach. Słuchajcie, przychodzi taki moment w życiu, że trzeba czasem zmierzyć się z demonami. Z jednym mierzę się na co dzień, jest to siedzący obok fan Zielonej Góry Dawid, ale ale w tym przypadku nauczyłem się jakoś żyć z zawistnymi komentarzami o gorzowskich tramwajach. Ale innymi demonami, z którymi mierzę się od dawna, są Metroidvania. Ja kocham platformery, ale nie przypadam za tym podgatunkiem, a The Lost Crown jeszcze dobitniej uświadomił mi dlaczego. I to rzeczą, która ma teoretycznie uprzyjemniać obcowanie z gatunkiem. Ale nie zrozumcie mnie źle, to jest naprawdę dobrze przemyślana gra. Znajdźki, które rozbudowują zakres możliwości głównego bohatera, często poukrywane są tak, że są jednocześnie testem na spostrzegawczość, jak i na zręczność. Jest wielka metroidvaniowa mapa, która dość czytelnie dzieli świat na biomy. Są lokacje w sprytny sposób łączące się i tworzące całkiem imponujący labirynt. Większość przeszkód da się pokonać wachlarzem ruchów z pierwszej połowy gry, a checkpointy w postaci drzew rozsiane są z rozumem i godnością człowieka. Ale metroidvanie stoją tym nieszczęsnym backtrackingiem. Jeśli macie jak ja, że uwielbiacie wbijać do lokacji, które możecie wyczyścić do cna za pierwszym podejściem, bazując wyłącznie na swoim sprycie, zręczności i spostrzegawczości, to z tym gatunkiem możecie się srogo męczyć. W The Lost Crown za to wielokrotnie jest tak, że dosłownie przelatujecie przez różne pokoje, zabijacie na końcu bossa, a potem wracacie się, czyszcząc kąty, do których wcześniej brakowało wam odpowiedniej zdobytej na tym nieszczęsnym złodupcu umiejki. A czasem trzeba się cofać do lokacji z samego początku gry. I tak dalej, i tak dalej. No wkurza mnie to straszliwie. Cały czas miałem poczucie, że coś ominąłem. I nie pomaga mi w tym nawet bardzo ciekawa funkcja gry, polegająca na dosłownie robieniu screenshotów miejscom. Na przykład takim, do których dostać się nie możemy w danej chwili, przez co teoretycznie łatwiej połapać się w tej wielkiej mapie. W moim przypadku to jednak nic nie dało. Cały czas z tyłu głowy miałem rozkminy czy czegoś, aby nie pominąłem, albo ciekawe, czy mogę się już cofnąć te 5 sal do tyłu i wejść do tego o tam zablokowanego korytarza. Nie mogę jednak odebrać twórcom tego, że naprawdę starali się zminimalizować nieprzyjemności backtrackingu. Każdy większy biom ma 1-2 teleporty pozwalające nam się przerzucać pomiędzy sporymi odległościami. Jak wspomniałem, checkpointy rozsiane są gęsto, a gra często dość jasno tłumaczy, że ej, mordo, teraz to tam nie wejdziesz, przecież nigdy nie widziałeś tu tego typu przeszkody. Ale no właśnie, udało mi się zgubić raz tak, że 2 godziny błądziłem bez celu po miejscówkach.
skokach. I szlak mnie jasny trafiał. Krew nagła żaleje. Bo niektóre główne questy parokrotnie każą nam odwiedzić kilka miejsc, zrobić w nich coś, przez co odblokuje się to ważne, fabularne przejście. I tego typu questy w Metroidvaniach zawsze uważałem za na maksa wkurzające. Bo bywa tak, że na przykład miejsce numer 2 odwiedzisz dopiero wtedy, gdy zahaczysz o inną ważną lokację numer 1. I bujasz się tak z lewa na prawo. Gra ma też problemy z na przykład wskazaniem w precyzyjny sposób, gdzie mamy się udać w następnej kolejności. A The Lost Crown ma to do siebie, że zawsze jest coś do roboty po drodze, więc wpadasz w pułapkę robienia pobocznych aktywności, a czas ucieka. I nie wiem, szczerze mówiąc, czy to wada. Ja po prostu nie jestem fanem gatunków. Wkurza mnie to niemiłosiernie, bo zwyczajnie wolę bardziej liniowe gry. No właśnie, czas. Gra jest naprawdę długa. Całość pyknąłem w jakieś 20-22 godziny i bez bicia przyznaję się, że nie zahaczyłem o wszystkie poboczne questy. A jest ich trochę, tak samo jak i multum znajdziek, o których wspomniałem. Monety, kamienie, manuskrypty, listy, waluta, amulety, moce. Od cholery tego, na pewno nie będziecie się nudzić. I na pewno będziecie pod wrażeniem tego, jak w tak przyjemnego, prostego w podstawowych założeniach platformera świetnie się gra. Jak duży tu upchanu aktywności, fantastycznych przerwników filmowych i barwnych lokacji. Co więcej, gdzieś tak w 70% gry natraficie na miejscówkę, że tak to ujmę, morsko-piracką, gdzie zbierałem szczękę z podłogi. Chylę czoła za kreatywność, zobaczycie sami. Ale w największym chyba szoku jestem, że to Ubisoft. Cholerny Ubisoft, który katuje nas już od lat podobnymi do siebie klonami asesynów. Gdzie Mirage to tak ewidentnie DLC do Valhalla, rozbudowane do pełnej wersji gry, że aż odechciało mi się w to grać po godzinie. Gdzie Avatar Frontiers of Pandora to Far Cry w przebraniu. Gdzie dalej nie dostaliśmy żadnego fajnego Raymana po Legends. Ta gra to coś naprawdę odświeżającego w portfolio francuskiego giganta. Ja wiem, że też nie warto być dwuwymiarowym, że Ubi też tworzy inne gry. Dostaliśmy swego czasu ciekawą wariację na temat Mario i Królików, Immortals Phoenix Rising, Valiant Hearts czy South Parka, ale wciąż głównym motorem Ubisoftu były te giganty z otwartymi światami i powtarzalnymi aktywnościami. I takim gigantem kiedyś była seria Prince of Persia, która odważnie została teraz Metroidvanią, do tego tak po prostu zrobiono na silniku Unity. Takich zaskoczeń życzę sobie na cały ten rok. The Lost Crown uderzyło nagle, niczym w zeszłym roku, również styczniowy Hi-Fi Rush i dostarczyło mi ponad 20 godzin świetnej, choć nieco mniej irytującej zabawy. Walka, platformowanie, fabuła. Magnifique. Żeby nie było, nie jest to nic odkrywczego, ale bardzo dobra Metroidvania pachnąca świeżą francuską bagietką to coś, czego potrzebowaliśmy. Nawet mimo bugów, które trafiały się tu i ówdzie, ale pewnie zostaną naprawione one day patchem. Oby więcej takich zaskoczeń. Wbijajcie na Insta, klikajcie w suba, każdy sub to jeden szczęśliwszy jamra i pasiasty na świecie. Trzymajcie się i zagrajcie w nowego Prince'a. Hej! 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 Sokoły! Omijajcie! Góry, lasy! Ktoś tam czasem mówi pola, doły!